Dobry Państwu, kłaniam się. Pójdziemy na spacer nad jezioro na zachód słońca. Potem obnażymy Matrixa, a potem skończymy. Właśnie szedłem sobie nad wodę, na zachodzik i po drodze takie tam różne efekty się zadziały. Mała gra światła i cienia. Zaraz będziemy nad jeziorem. Nie będę Was zanudzał za mocno, ale chmurki dosyć fajnie pracowały. To sobie zobaczmy takiego timelapsika. Tu będzie takie ładne przejście cienia z góry, z dołu w górę. To moglibyśmy bez problemu zamodelować. Przyjemny był bardzo wieczór, choć potem komary dokuczały. No, ostatnio ciągle jakieś burze, u Was pewnie też, co? Ulewy, gradobicia gdzieniegdzie. Pogoda zwariowała. Za chwilę weźmiemy się za tę sytuację księżycową, którą wspomniałem ostatnio. A potem jeszcze chwilkę zajmiemy się jedną sytuacją słoneczną. I będziemy kończyć. Raz, dwa pójdzie. Kajakarzy jakiś było sporo na jeziorze. Jak przyjedziecie do mnie na ognisko, to też może uda nam się czymś popływać. Na ryby to raczej nie pójdziemy. Ale moje, ile ja mam, chyba z 7 wędek mam, ale już ze 3 lata nie byłem na rybach. Bociana mamy, u nas w środku miasta na kominie mieszka bocian, to chyba ten. Bociany tak słodko wyglądają, ale to straszne łobuzy. One potrafią pożreć małe zajączki, szczury, pisklęta, wszystko zadziobią. To nasza kawiarnia nad małym jeziorkiem. A teraz weźmy się za ten księżyc i rozpracujmy Matrixa po raz kolejny. Księżyc bardzo nisko nad Ziemią, tak? A odległość chmura księżyc to setki tysięcy kilometrów, tak? Bardzo ważne to jest w tym przypadku. Miejcie to na uwadze. I taka była wtedy sytuacja, jak pamiętacie. I zatrzymamy się na tym momencie, tak? Mamy odbicie, lustrzany obraz. Na górze księżyc jest ponad chmurą, a na dole księżyc jest poniżej chmury. Jak to do cholery jest możliwe? Jakim cudem może powstać odwrócony obraz na wodzie? Jak to możliwe? Spróbujmy to zmodelować. Tutaj księżyc mam zawieszony na oknie. W połowie odległości pomiędzy księżycem a kamerą jest chmura. I jakie nam tutaj powstanie odbicie w lustrze? Teraz jestem za wysoko. Muszę zjechać niżej do poziomu kamery i zobaczymy, co widzi aparat. Co tam widzi kamera? Obraz wygląda tak. Czy jest on podobny do tego, co w rzeczywistości widzieliśmy? Na górze jak najbardziej się zgadza, ale na dole nie zgadza się. Zamienione są pozycje księżyca i chmury, tak? Nie tak powinno być. A jaki obraz uzyskamy w lustrze, gdy księżyc będzie tuż nad chmurą, tak? Co nam wtedy pokaże czarodziejskie lustro? Zobaczmy. Odjedźmy i znowu spójrzmy do wizjera kamery. Co tam widać? Czy nam się pokryją te obrazy z tym, co widzieliśmy w rzeczywistości nad jeziorem? Wygląda to dobrze. Zjedźmy niżej. I zobaczmy, co tu kamera widzi. Porównajmy to z obrazem rzeczywistym. I co my tu mamy? No, zgadza się idealnie. I zgadza się dlatego, ponieważ jest to jedna, jedyna możliwość, kiedy taki obraz może powstać. Tylko w przypadku, gdy księżyc jest obok chmury, może powstać taki odwrócony obraz na wodzie. W innym przypadku tak się nie wydarzy.
każdy jeden odległy księżyc o tysiące kilometrów czy setki tysięcy kilometrów nie da takiego obrazu jak tutaj. Jeżeli ktoś nam chce pokazać na modelu, że ja się tutaj mylę, to zapraszam, proszę bardzo, z przyjemnością zobaczymy. Teraz mamy słoneczko i tutaj widzimy szramem słońca na wodzie, czyli woda widzi słońce i tam chmura się przesuwa i pomału zaczyna się, tu jeszcze widzimy odblask na wodzie, a tutaj już mamy odcięcie. Woda przestała widzieć słońce. Oczywiście, jak to jest możliwe, skoro tam jest pełno wolnej przestrzeni, tak, gdzie strzałką latam, tam jest pełno niebieskiego, wolnego nieba i tam promienie słońca mogłyby śmiało dotrzeć, bo przecież słońce jest ogromne i 150 milionów kilometrów stąd. A mimo to chmura odcina światło słońca i woda słońca nie widzi. Tam, gdzie teraz strzałką pokazuję, jest malutka dziurka w tej chmurze. Dziureczka maluteczka i teraz jedziemy z tą chmurą, przesuwamy chmurę, aż słońce wpadnie w tę dziurkę. I cmyk. Jak tylko słońce wlazło w tę dziurę, natychmiast powstała szrama na wodzie, i woda widziała słońce, a teraz, a tutaj proszę, jak w dziurkę wejdzie, no to woda je widzi, a jak się obok dziurki, to już woda go nie widzi. No cuda. Tak to jest, drodzy Państwo, są na świecie rzeczy, które się z filozofą nie śniły. To była kamera live z hotelu Notera w miejscowości Charzykowy. A na koniec teraz wróćmy jeszcze do mojego zachodu słońca, bo tam się troszkę zadziało. Była taka dosyć ładna gra światła i cienia, tak jak tutaj widać. Tak więc, moi drodzy, sami widzicie, jak to łatwo się rozkminia tego Matrixa za pomocą księżyca na przykład. Wielka szkoda, że ten księżyc to tylko tak raz w miesiącu można go sobie łapać. Wtedy są odpowiednie jako tako warunki, a potem to już kicha, niestety. No dobra, nie ma co gadać po próżnicy, kończymy. Dziękuję bardzo za obejrzenie, wysłuchanie. Trzymajcie się szczęśliwie, wszystkiego najlepszego w dniu dziecka dzisiaj. Podobno, o kurde, zapomniałem odpowiedzieć Uli na wiadomość. O, w mordę, no, z okazji Dnia Dziecka. No, także szczęścia, zdrowia, pomyślności, wspaniałych wakacji i do zobaczenia wkrótce, pewnie niedługo znowu jakiś film tu się na kanale pojawi, coś tam pewnie wpadnie mi do głowy, tym bardziej, że mamy zaległości. No, to wszystkiego dobrego, byle zdrowie było, a resztę to jakoś tam ogarniemy lepiej lub gorzej. No to pa, buziaczki, całuję, ściskam.